linia do produkcji biosurfaktantów, jest otwarcie tej linii jest znaczącym wydarzeniem dla spółki Boruta Zachem ze względu na wielkość tej inwestycji, ponad 30 milionów złotych. W skali dotychczasowej działalności jest to znacząca kwota. Jest to znacząca inwestycja z tego względu, że jest to pierwsza tego typu instalacja do produkcji biosurfaktantów, które powstają w wyniku przerobu śruty rzepakowej, bogactwa tutaj polskiego regionu, ale przede wszystkim kujawsko-pomorskiego. I z tego względu jest to taki jasny punkt na mapie gospodarki zielonej chemii w Europie. Biosurfaktanty są to środki powierzchniowo-czynne pochodzenia naturalnego. Środki powierzchniowo-czynne, czyli substancje, które zmieniają właściwości powierzchni cieczy, w której te substancje są rozpuszczane, są stosowane w wielu dziedzinach gospodarki, w kosmetykach. Każdy w zasadzie z nas codziennie używa, czy to w szamponach, czy w mydłach, czy też w płynach do mycia naczyń, ale również stosowany jest w żywności, w producentów farb i lakierów, jako emulgatory, jako lekarstwa, a również w przemyśle wydobycia ropy naftowej, jako substancje, które umożliwiają lepsze czyszczenie, czy też przesył tej ropy naftowej. Spółka szuka swoich szans na rynku w zmieniającym się bardzo dynamicznie świecie. Rynek barwników i pigmentów, gdzie spółka jest jednym z liderów na tym rynku w Polsce, jest rynkiem, który już skokowo nie rośnie. On rośnie w zasadzie, jeżeli chodzi o przychody, ma to bardziej związek ze wzrostem cech tych produktów, natomiast tonażowo, ilościowo ten rynek, jakby to powiedzieć, jest rozdany i trudno walczyć o jakiś wzrost, czy też podbijanie nowych rynków. Dlatego spółka szukała dywersyfikacji tego rynku i takich dziedzin gospodarki, w których mogłaby się rozwijać, wykorzystując obecne zasoby. Przede wszystkim zasoby ludzkie, ale również zasoby materialne, które spółka posiadała. I kilka lat temu zaczęliśmy właśnie pracę nad produkcją związaną z zieloną chemią, czyli ten kierunek, który jest dzisiaj przez Unię Europejską wyznaczany. I tak powstał właśnie pomysł na produkcję biosurfaktantów, czyli surfaktantów pochodzenia naturalnego, które mają ogromną przewagę nad surfaktantami chemicznymi, jeżeli chodzi chociażby o biodegradowalność, gdyż te pochodzenia chemicznego w zasadzie nie wykazują biodegradowalności, natomiast nasze biosurfaktanty po 8-10 dniach wykazują 67% biodegradowalności, a więc tutaj jeżeli chodzi o te aspekty ekologiczne, tutaj zdecydowanie na plus, jeżeli chodzi o nasz produkt. Poza tym są bezpieczne dla ludzi, nie wykazują podrażnień, żadnych oddziaływań toksykologicznych czy alergicznych. Również są bardziej elastyczne, jeżeli chodzi o zastosowanie w niższych temperaturach, czyli już w niższych temperaturach te substancje się aktywują w stosunku do substancji chemicznych. A więc generalnie same plusy, poza tym, że do dzisiaj ta technologia była bardzo kosztochłonna i te biosurfaktanty produkowane do dzisiaj na świecie, przede wszystkim przez Chińczyków, one były znacząco, po prostu były drogie. Dlatego była to bariera do tego, żeby stosować to na szeroką skalę w przemyśle. Natomiast my uzyskaliśmy kwotę produkcji kilkakrotnie niższą od Chińczyków, dzięki temu, że wykorzystujemy właśnie zasoby naturalne naszego regionu, Polski, ale przede wszystkim województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie mamy tego rzepaku naprawdę pod dostatkiem. Jeżeli chodzi o naszą linię do produkcji biosurfaktantów, to chcemy nadal ją optymalizować, bo przez te prawie 2 lata, gdzie realizowaliśmy tę inwestycję, mamy już masę różnych fajnych przemyśleń, ale również poparte to badaniami w laboratorium, gdzie jesteśmy w stanie zoptymalizować i jeszcze obniżyć koszty produkcji tych biosurfaktantów. No i przy okazji zauważyliśmy, że przy produkcji tych biosurfaktantów wytwarzają się również inne substancje o dużej wartości dodanej, gdzie jesteśmy w stanie przerobić tą biomasę, zamienić ją na naprawdę dużą wartość, ekstrahując po drodze wiele różnych wartościowych produktów. Dlatego chcemy, jakby to powiedzieć, naśladując dotychczasową biorafinację, znaczy rafinację ropy naftowej, gdzie na poszczególnych etapach uzyskuje się odpowiednie produkty, tak samo tutaj w wyniku przeroby biomasy rzepakowej, ale nie tylko biomasy rzepakowej, również innych
jakiejkolwiek biomasy, wykorzystując, zaprzęgając do pracy bakterie, można na pewnych etapach produkcji wyekstrahować odpowiednie produkty, które mają bardzo dużą wartość dodaną. I to są takie produkty jak biosurfaktanty, to są fruktany wykorzystywane chociażby w przemyśle spożywczym jako prebiotyki. To są różnego typu substancje, nie wiem, typu kwas gamma PGA, który może być substytutem kwasu hialuronowego. To są izolaty białkowe, które mogą zastąpić modyfikowane białka sojowe, które dzisiaj są nagminnie wykorzystywane przez przemysł spożywczy, przemysł mięsny jako po prostu taki zapychacz. I jesteśmy w stanie produkować te produkty i otrzymywać naprawdę dużą wartość jednostkową z przerobu jednostkowej właśnie biomasy. Jeżeli chodzi o linię technologiczną do produkcji biosurfaktantów, ma podpisaną umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, w wyniku której otrzymała dotację na realizację tej inwestycji, natomiast musi również spełnić pewne wskaźniki. I nasz projekt nazywał się Produkcja Chemii Gospodarczej i Kosmetyków na bazie biosurfaktantów. Oczywiście biosurfaktant jest tutaj najwartościowszą substancją produkowaną w tej całej linii, natomiast jesteśmy zobligowani do tego, żeby produkować właśnie własną chemię gospodarczą na bazie tych biosurfaktantów i jesteśmy teraz na etapie tworzenia całej linii produktowej, natomiast nosimy się z tym, żeby kupić jakąś znaną markę z rynku i pod tą marką produkować naturalną chemię gospodarczą opartą na biosurfaktantach. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś bliższe szczegóły związane z tym zagadnieniem, to będziemy informować inwestorów w raportach bieżących.